Konrad Dudek, zapraszam na aktualności w sobotę, 19 listopada, na początek skrót informacji dnia. Przymiarki do nowej sieci szkół w stolicy Podkarpacia. Wybierzemy wspólnie z dyrektorami to, co będzie najlepsze dla rodziców i dla uczniów. Konsultacje społeczne w sprawie drogi Jasło-Pilzno rozpoczęte. Przechodzi przez moją działkę, no i chciałbym się dowiedzieć, jakie są warunki w ogóle, jakie plany. Była w Watykanie, dziś jedzie do Warszawy, symboliczna ikona Brama Miłosierdzia z Jarosławia. Pokażemy też podhalańczyków uczących kobiety samoobrony i marsz dobroczynny Szlachetnej Paczki. Ponad 1700 nauczycieli z całego regionu wzięło udział w ogólnopolskim proteście w Warszawie zorganizowanym przeciwko reformie edukacji. Zmiany zaproponowane przez minister Annę Zalewską zakładają m.in. likwidację gimnazjów i powrót do 4-letniego liceum. Pod hasłem Nie dla chaosu w szkole oprócz nauczycieli protestowali też samorządowcy i rodzice. Nie burzcie tego, co mamy. Takie słowa do rządu i do minister Anny Zalewskiej kierowali dziś w Warszawie nauczyciele, którzy wzięli udział w proteście. Zorganizował go Związek Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja zgromadziła blisko 35 tysięcy osób. W tym ponad 1700 nauczycieli z regionu, którzy obawiają się skutków nowej reformy w szkolnictwie. Zwłaszcza tego, że stracą pracę, ale też chaosu w dotychczasowym systemie nauki. Nie ma naszej zgody na to, by tysiące pracowników szkół nie wiedziało, czy i gdzie za kilka miesięcy przyjdzie im pracować. By rodzice nie wiedzieli, do której szkoły będą od września odprowadzać swoje dziecko i jacy nauczyciele będą tam na nie czekać. W proteście wzięli udział nie tylko nauczyciele, ale też rodzice i samorządowcy. To oni dziś wystawiali oceny polskiemu rządowi. Najpierw jedynkę. Za to, że chcą zabrać wasze miejsca pracy. Drugą ocenę od rodziców. Za to, że przeprowadzają zamach na spokojny rozwój ich dzieci. I wreszcie trzecią. Za to, że rozbijają system, który stworzyliśmy przez 17 lat. Przypomnijmy, że w czwartek na Podkarpaciu, a dokładnie w Zespole Szkół Technicznych w Leżańsku, gościła premier Beata Szydło. Zapewniała wtedy, że zmiany w szkolnictwie są przemyślane i odpowiednio przygotowane, także pod względem finansowym. My zdajemy sobie z tego sprawę, że przed nami jest ogromne wyzwanie spowodowane przede wszystkim niżem demograficznym. I musimy szukać takich rozwiązań, które zagwarantują pracę dla polskich nauczycieli. A z drugiej strony musimy mówić o tym wymiarze materialnym zawodu nauczyciela, czyli stworzenia takich warunków, żebyście państwo, nauczyciele, mogli być satysfakcjonująco wynagradzani i mieć poczucie docenienia i godnego wykonywania właśnie waszej ciężkiej pracy. Nowa reforma oświaty zakłada przede wszystkim likwidację gimnazjów. W miejsce istniejących szkół ma wrócić 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum oraz 5-letnie technikum. Mają powstać też dwustopniowe szkoły branżowe. Zmiany planowane są już od przyszłego roku szkolnego. Projekty ustaw trafiły już do Sejmu i czekają na rozpatrzenie. Pierwsze czytanie ma się odbyć 28 listopada. Reforma edukacji ma zostać wprowadzona w życie już od nowego roku szkolnego. Wtedy absolwenci klas 6 szkół podstawowych rozpoczną naukę w klasie 7, a nie w gimnazjum. Dla samorządów to duże wyzwanie. Beata Bartman sprawdzała, jak w Rzeszowie wyglądają przygotowania do nowej szkolnej rzeczywistości. W Rzeszowie są 24 szkoły podstawowe, 15 gimnazjów, w tym 9 samodzielnych i 8 liceów. Jak będzie wyglądała sieć szkół po reformie edukacji? Pewne przymiarki już są, ale nie zdradzamy szczegółów, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji, mówią władze miasta. Jednocześnie przyznają, że stworzenie tej sieci na pewno w takich miastach jak Rzeszów jest łatwiejsze niż na przykład w małych podrzeszowskich gminach. Szkoła podstawowa numer 2 w Rzeszowie. W tym przypadku reforma edukacji oznacza tylko większą liczbę klas i uczniów, do czego placówka, jak zapewnia dyrektorka, jest świetnie przygotowana. Szkoła jest świeżo wyremontowana, mamy piękne nowe klasopracownie, wyposażone w wysienkie pomoce dydaktyczne, meble, mamy nowo otwarte boisko sportowe, właściwie kompleks sportowy. Z punktu widzenia samorządu rejon, w którym działa ta szkoła, to jednak jedno z większych wyzwań w tworzeniu nowej sieci szkół w Rzeszowie, bo w bliskim sąsiedztwie są aż dwie dobre podstawówki i samodzielne gimnazjum numer 1.
Jeszcze nie wiemy, jaka placówka oświatowa tutaj powstanie. Mamy zapewnienie tylko Urzędu Miasta, organu prowadzącego, że budynek zostanie wykorzystany na placówkę oświatową. W gimnazjum uczy się ponad 500 dzieci, a pracuje 42 nauczycieli. Samorząd szuka rozwiązań. Generalnie jest to osiedle, na którym według demografii nie będzie aż tyle dzieci do szkoły podstawowej, aby tam zorganizować kolejną szkołę. Cały czas analizujemy to zagadnienie i myślę, że wykorzystamy na pewno ten zasób gimnazjum numer 1, ale dzisiaj nie umiem odpowiedzieć w jaki sposób. Dyskutujemy z dyrektorami szkół wstępnie i oczywiście słuchamy też ich propozycji, ale myślę, że wybierzemy wspólnie z dyrektorami to, co będzie najlepsze dla rodziców i dla uczniów, bo przede wszystkim szkoły muszą funkcjonować dla dobra dzieci. Perspektywa reformy, dodaje wiceprezydent Rzeszowa, pokazała, że bardzo dobrym posunięciem było tworzenie kiedyś w mieście zespołów szkół, w których są i podstawówki, i gimnazja. Teraz wystarczy praktycznie zmiana nazwy. Możliwe, że w jednym z samodzielnych gimnazjów powstanie nowe liceum. Ja sobie nie wyobrażam osobiście, żeby budynek, który funkcjonował i służył oświacie, żeby był zlikwidowany bądź zmieniony jego profil. Na razie nie mamy takiej informacji, że jakakolwiek szkoła będzie zlikwidowana. Radni z Komisji Oświaty mają świadomość, że najbliższy czas na pewno będzie testem samorządowej sprawności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z rządowym harmonogramem, dopiero w styczniu Rada Miasta dostanie propozycję sieci szkół. Wyliczają, że będzie miała niewiele czasu, by przekazać projekt do kuratora oświaty, który z kolei ma 21 dni, aby to zaopiniować i ponownie skierować do Rady. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że to będzie trudna praca komisji, trudna praca wydziału i tym bardziej pana prezydenta. Poradzimy sobie z tym. Niemniej jednak będą to po prostu rozwiązania, które będą wymagały głębokiej analizy. Samorząd Rzeszowa pod koniec roku chce podać do publicznej wiadomości efekt wszystkich uzgodnień i poinformować o planowanej sieci szkół. W Jaśle odbyła się pierwsza z serii planowanych konsultacji dotyczących przebiegu nowej drogi łączącej Jasło z Pilznem. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawili mieszkańcom alternatywne warianty przebiegu trasy, w tym obwodnic Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc. Zainteresowanie konsultacjami przerosło oczekiwania organizatorów. Ludzie gromadzili się przed mapami, na których wykreślono przebieg nowej drogi. Mi to nie bardzo koliduje, ale wiem, że też innym sąsiadom zabierają działeczki. I ładne działeczki. Przechodzi przez moją działkę, no i chciałbym się dowiedzieć, jakie są warunki i w ogóle jakie plany, bo to inaczej wygląda w internecie. Uczestników konsultacji interesowały nie tylko sprawy wywłaszczeń i ewentualnych odszkodowań. Mogli też rekomendować własną wersję przebiegu trasy i zgłaszać zmiany w projekcie. Te uwagi, wnioski są analizowane przez projektantów. I w przypadku możliwym technicznie do wprowadzenia, uzasadnionym ekonomicznie, możliwym też środowiskowo, no są wprowadzane, uwzględniane w przygotowywanej dokumentacji. Obawy, które zgłaszali uczestnicy konsultacji, dotyczyły głównie terminu rozpoczęcia budowy drogi. Wszyscy chcieli, by stało się to jak najszybciej. Droga jest potrzebna, a długie planowanie blokuje inne inwestycje. Obawiamy się, że ta droga może nie powstać, a jeżeli powstanie, to jest to termin tak odległy, że w tym momencie nas ten termin nie satysfakcjonuje, a wszystkie inwestycje mamy zablokowane przez to. Każdy chce tej inwestycji, bo my chcemy się połączyć ze światem. Nie ma innego wyjścia. Drogą krajową numer 73 z Jasła do Pilzna przejeżdża w ciągu doby około 11 tysięcy pojazdów. Nowa trasa ma mieć 35 km, w tym 21 km obwodnicami Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna. Zdaniem posłów ziemi jasielskiej inwestycja może realnie powstać do 2022 roku. W całej Polsce trwają uroczystości religijne kończące rok Bożego Miłosierdzia. Wyjątkową oprawę będzie miała jutrzejsza liturgia w Warszawie. Dziś do stolicy wyruszyła z Jarosławia ikona nazywana Bramą Miłosierdzia. To właśnie ona na prośbę papieża Franciszka była na uroczystym rozpoczęciu Roku Miłosierdzia w Watykanie. Największym skarbem grecko-katolickiej cerkwi Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu jest pochodząca z XVII wieku ikona Matki Bożej, trzymającej w ramionach Jezusa. Od słów napisu nad wizerunkiem Boga Rodzicy nazywana jest Bramą Miłosierdzia i od wieków otaczana wielkim kultem. W 1779 roku papież Pius VI uznał ikonę jako cudowną. Kolejną ważną datą był rok 1996.
Nasz papież Jan Paweł II poświęca korony dla Matki Bożej i Dzieciątka, które później uroczyście zostają założone. Dzięki kolejnemu papieżowi, Franciszkowi, ikona stała się symbolem Roku Bożego Miłosierdzia. Ojciec Święty poprosił o jej przywiezienie do Watykanu na rozpoczęcie uroczystości. W mszy na placu Świętego Piotra 8 grudnia ubiegłego roku uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Setki tysięcy obejrzały transmisję w telewizji. Cały świat mógł widzieć, zobaczyć słynącą łaskami ikonę Bożego Miłosierdzia. Dziś ikona pojechała do Warszawy. W jej obecności, w niedzielę, w katedrze świętego Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza dziękczynna, zakończący się Rok Miłosierdzia i jego owoce w Polsce. Ale będzie to także modlitewne powierzenie Bożemu Miłosierdziu wszystkich spraw, które są przed nami, napisał do wiernych metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Rzeszowska prokuratura publikuje zdjęcia osób ściganych listami gończymi i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Chodzi o kilkudziesięciu sprawców różnych przestępstw, którzy ukrywają się przed policją, niektórzy nawet od kilkunastu lat. Zarówno przestępstwa kryminalne, jak i przestępstwa gospodarcze, tutaj oszustwa, zdarzają się oszustwa metodą na wnuczka, bardzo popularną obecnie. Przestępstwa kryminalne, takie jak kradzieże rozbójnicze, jak na przykład spowodowanie ciężkiego obrażenia ciała. Także jeżeli chodzi o przestępstwa, jest to szereg różnych przestępstw. Każda informacja jest dla nas cenna, jeżeli chodzi o metody, sposoby ustalenia miejsca pobytu sprawcy. Jeżeli zobaczymy tę osobę, która nawet wydaje nam się podobna, nawet kiedy nie mamy stuprocentowej pewności, to i tak zachęcamy do poinformowania policji czy prokuratury o tym, że taką osobę zauważyliśmy, widzieliśmy, jeżeli wiemy, gdzie ona przebywa, również wskazanie miejsca jej pobytu, bo takie czynności mogą przyczynić się do ujawnienia i zatrzymania sprawców, często poszukiwanych przez wiele lat. Podhalańczycy szkolą kobiety z Podkarpacia z zasad samoobrony w Rzeszowie. Odbyły się dziś pierwsze zajęcia. Tego rodzaju darmowe kursy Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało w 30 miastach Polski. Szkolenie z samoobrony to pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej. W trakcie darmowego kursu kobiety nauczą się m.in. jak uwolnić się z uchwytu, obronić przed duszeniem, uderzeniem czy atakiem nożownika. A szkolą się pod okiem najlepszych instruktorów z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Ćwiczenia super jak na razie. Zdecydowałam się dlatego, bo nigdy nie wiadomo, co może przytrafić się nam na ulicy. W związku z tym, że w telewizji można słyszeć coraz częściej, że są jakieś napady na kobiety, nawet na mężczyzn. W związku z tym, żebyśmy potrafiły jako kobiety nawet się obronić i wyjść cało z sytuacji. Zajęcia trwają 2 godziny. Kobiety będą spotykać się raz w miesiącu. Szkolenie zakończą w czerwcu. W Rzeszowie odbył się dziś marsz inaugurujący 16. edycję Szlachetnej Paczki, a także 14. edycję Akademii Przyszłości. Uczestnicy wystartowali spod fontanny multimedialnej i doszli na rynek, gdzie bawili się w rytm muzyki. Wydarzenie przyciągnęło wiele osób, które przeszły w rozśpiewanym chorowodzie. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocy dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Motto programu to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oprócz pomocy materialnej rodziny mogą liczyć także na konkretne wsparcie wolontariuszy, z którymi spotkanie może być impulsem do zmian na lepsze. Inicjatorem projektu jest ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek. Od dzisiaj można wchodzić na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wybierać rodziny bądź dzieci w potrzebie. Drodzy Państwo, witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Podkarpacie po raz kolejny przyłączyło się też do wielkiej zbiórki darów w ramach radiowej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Chodzi w niej o zgromadzenie mikołajowych prezentów dla maluchów i ich rodzin, tych w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Jak co roku do akcji włączyła się także Telewizja Rzeszów. Telewizyjny samochód oczekujący darczyńców stanie jutro między 9 a 15 przy Galerii Pasaż przy ulicy Słowackiego w Rzeszowie. Można przynosić słodycze, zabawki, bajki czy ubrania, nowe lub używane w dobrym stanie.
Zbiórki uliczne prowadzone będą też m.in. przy siedzibie Polskiego Radia Rzeszów, w Krośnie, Jarosławiu, Stalowej Woli i Świlczy. Dary można też przynosić do sztabów akcji do końca grudnia. Ich adresy znajdą Państwo na stronie internetowej www.pdpz.pl. Spektaklem Beksiński, obraz bez tytułu w reżyserii Jerzego Satanowskiego, rozpoczęły się 55. Rzeszowskie spotkania teatralne. To zarazem trzecia edycja Festiwalu Nowego Teatru, który prezentuje czołówkę reżyserów nowego i średniego pokolenia. Widzowie obejrzą 11 spektakli, w tym 7 konkursowych, a werdykt jury poznamy 26 listopada. 3 lata temu w tym miejscu powstało dosłownie laboratorium nowego teatru. Festiwalowe spektakle zmuszają do spojrzenia na rzeczywistość z innej, mało znanej perspektywy. Na początek muzyczne i multimedialne widowisko w reżyserii kompozytora Jerzego Satanowskiego przeniosło widzów w surrealistyczny świat obrazów Beksińskiego. W teatrze właściwie łatwo się za coś zabrać, co jest nazwane, co jest gotowym scenariuszem czy gotowym tekstem sztuki. Natomiast tutaj było wiadomo, że to będzie przedstawienie asocjacyjne, czyli będą impresje wokół Beksińskiego. Bogacz, Budźko, Rychcik, Wiśniewski czy Falkowski. Od kilku lat te nazwiska są wymieniane w kontekście najważniejszych twórców współczesnego teatru. Każdy z nich ma wyjątkowy styl i świeże spojrzenie na opowiadane historie. Rzeszowskim widzom proponują chwilę teatralnego oddechu, a specjalistom doskonały materiał, który odsłania różne oblicza i warianty nowego teatru. Przyglądamy się różnym strategiom wykorzystywania tych nowych mediów w teatrze, ale też przynajmniej jakby to, co mnie na przykład najbardziej interesuje, to jak nowe media wpływają na tryb pracy. Generalnie jakby tryb pracy aktorów, ale nie tylko. Konkursowe spektakle zespołów, m.in. z Bielska-Białej, Kielc, Bydgoszczy czy Wałbrzycha, intrygują konwencjami i formą. Do rzeczywistości scenicznej wprowadzają technologie cyfrowe. Motto tegorocznego festiwalu, koniec i początek, zaczerpnięte z wiersza Wisławy Szymborskiej, brzmi radykalnie, definiuje lęki, niepokoje, ale z drugiej strony daje nadzieję. Te spektakle są dziś ważnym głosem w dyskusji na temat kształtu współczesnego świata. To jest przede wszystkim taki teatr, który jest gdzieś osadzony pomiędzy różnymi gatunkami, różnymi językami, estetykami, mediami. To jest teatr, który jest tworzony pod wpływem nowych mediów. Gospodarz spotkań, Teatr imienia Wandy Siemaszkowej, zaprezentuje Pogorzelisko, spektakl o mrocznej stronie prawdy. To poetyckie świadectwo niezatartych blizn. Bohaterka jest symbolem cierpiących kobiet, tej części świata, ich niezłomności i woli przetrwania. Ten tekst wywołuje tak silne uczucia, że mamy taką nadzieję, i taką nadzieję wyraża reżyser Cezary Iber, że będzie szansą na, czy okazją do takiego oczyszczenia. Festiwal Nowego Teatru jest projektem młodym, ale formułą wzbudził ogromne zainteresowanie środowiska teatralnego w Polsce. Jest kontynuacją obchodzących w tym roku 55. rocznicę rzeszowskich spotkań teatralnych. Zakończy się 26 listopada. W jego programie są debaty, konferencje, warsztaty, projekcje i performatywne instalacje. A co ty mi możesz jeszcze pokazać? Rodzina, przyjaciele i kibice pożegnali dziś Wiesława Radomskiego, siatkarza Złotej Resowi z lat 70., z którą czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski. Wiesław Radomski był wybitnym zawodnikiem, działaczem sportowym, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Tak wspominała go dziś w Rzeszowie siatkarska rodzina. Wiesław był takim moim też dobrym duchem i to, co robił, to, co, jak funkcjonował, to staram się teraz, żeby te jego wzory, te jego pierwowzory jakoś dalej hołbić, bo naprawdę był fantastycznym człowiekiem. Bardzo prawomównym, szczerym człowiekiem, którym naprawdę było bardzo przyjemnie być blisko. Jest jednym z tych, których będę niósł w pamięci do końca życia i dziękuję swojej drodze, Panu Bogu, za to, że miałem okazję spotkać go podczas swojego życia. Wiesław Radomski urodził się w Częstochowie i tam rozpoczynał sportową karierę. Po maturze grał w Anilanie Łódź. Już jako reprezentant Polski w 1970 roku przeniósł się do Rzeszowa.
Karbasz, Stefański, Bebel, Such, Jasiukiewicz, Radomski, zespół Gwiazd, Resowia Rzeszów prowadzony... Z Resowią czterokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski, tak jeszcze rok temu wspominał złotą drużynę. Stworzyliśmy zespół naprawdę w każdym calu, i na treningach, i na meczach, i poza boiskiem, w życiu prywatnym. Po zakończeniu kariery pracował jako trener, a potem przez 5 kadencji jako prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. To taki mój mentor. Razem pracowaliśmy jako zawodnik i trener w 80 roku. Potem uczyłem się od niego całości tego, czego można powiedzieć na dzisiaj umiem. W sercach kibiców świętej pamięci Wiesław Radomski będzie żył przez wieki. Wiesława Radomskiego żegnały dziś tłumy przyjaciół i kibiców. Miał 67 lat. Siatkówka była, jest i będzie całym moim życiem. Jutro na naszej antenie reportaż Mistrzowie o złotej drużynie Resowi z udziałem Wiesława Radomskiego. Początek o 19:00. Czas na sport w aktualnościach. Janusz Stachyra został nowym trenerem rzeszowskich żużlowców. W przeszłości był jednym z najlepszych zawodników Stali. Prowadził też zespół jako szkoleniowiec na poziomie Ekstraligi. Stachyra zastąpił na tym stanowisku Janusza Ślączkę, który najprawdopodobniej podejmie pracę we Włókniarzu Częstochowa. Natomiast na boiskach trwają piłkarskie ostatki tej jesieni. W zaległym meczu trzeciej ligi Stal Rzeszów podejmowała drużynę MKS-u Trzebinia. Mecz z MKS-em Trzebinia udało się rozegrać dopiero za trzecim podejściem. Wcześniej na przeszkodzie stawała deszczowa pogoda, ale do 3 razy sztuka. Stalowcy już w 12 minucie objęli prowadzenie. Po składnej akcji pięknym strzałem pod poprzeczkę popisał się Wojciech Rejman. Ten sam zawodnik w pierwszej połowie ucieszył kibiców jeszcze raz. W 30 minucie przymierzył idealnie z rzutu wolnego i było 2-0. W drugiej połowie Stal także dominowała, ale niespodziewanie kontaktowego gola zdobyli rywale. W 61 minucie strzelał skutecznie Dariusz Gawęcki. Odpowiedzią biało-niebieskich był równie ładny gol. Rejman odsłużył idealnym podaniem Michała Lisańczuka, a ten trafił w długi róg. 2 minuty przed końcem Stal zadała jeszcze jeden cios. Autorem bramki na 4-1 był Jakub Więcek. Stal w rundzie jesiennej zgromadziła 33 punkty, wygrała wyścig o dodatkową dotację z kasy miasta i nie ukrywa aspiracji do awansu. Już trochę do tego zbieramy się, już są wstępne rozmowy na temat, mówię, nowych twarzy ewentualnie i chcemy być przygotowani jak najlepiej, żeby się skutecznie bić o pierwsze miejsce w lidze. Rzeszowianie tracą do lidera z Ostrowca 2 punkty. Wiosnę zaczną od wyjazdu do Krosna. Na koniec niezwykła historia z happy endem. Pod Przemyślem odnalazła się samica bielika olbrzymiego, która w marcu uciekła z zoo w Płocku. Ptak przez 8 miesięcy korzystał z uroków wolności, aż przyszły pierwsze przymrozki i zabawa się skończyła. Bielik olbrzymi to ptak wędrowny pochodzący z Azji. Naturę wędrowca miała także ta samica. Po ucieczce z płockiego zoo widziana była w wielu miejscach w Polsce, na przykład w okolicach Skierniewic, Lublina i Krakowa. W końcu przyleciała do Starzawy i tu zastał ją pierwszy atak zimy, z którym egzotyczny ptak już sobie nie poradził. Wyziębiony i osłabiony trafił do ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu, gdzie dostał fachową pomoc i szybko nabrał sił. Okazało się także, skąd pochodzi. Po panią Bielik przyjechali pracownicy płockiego zoo i zabrali do domu, a tam czeka już na nią partner, bardzo stęskniony wyjątkowo długą nieobecnością ukochanej. Tuż po aktualnościach zapraszamy do obejrzenia relacji z premiery filmu Chleba naszego powszedniego, opowiadającego historię rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej przez hitlerowców za ukrywanie Żydów. Fabularyzowany dokument zrealizował Miejski Ośrodek Kultury w Łańcucie. Kończymy aktualności, za chwilę jeszcze prognoza pogody. Ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i udanej niedzieli. Do zobaczenia.